meczu trzeciej kolejki o mistrzostwo pierwszej ligi siatkówki kobiet drużyna AZS Politechniki Śląskiej Gliwice przegrała u siebie ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki 2-3. Akademiczki dobrze rozpoczęły to spotkanie, wygrywając pierwszego seta 25-17. W drugiej odsłonie też długo prowadziły, ale w końcówce zabrakło im zimnej krwi i przegrały tę część meczu do 22, by w trzeciej partii znów być górą. Wydawało się, że gliwiczanki pójdą za ciosem, ale rywalki zagrały bardzo ambitnie i zwyciężając w czwartym secie 25-17 doprowadziły do remisu. O zwycięstwie miał więc zadecydować tiebreak, który na swoją korzyść rozstrzygnęły nowodworzanki. O przyczynach porażki mówi Julia Skowron. Myślę, że dobrze weszłyśmy w ten mecz, wygrywając tego pierwszego seta. Nie popełniałyśmy tak dużo własnych błędów, jak już właśnie niestety w tych kolejnych setach. I uważam, że niestety te nasze błędy były kluczem do tego przegranego meczu. Mimo popełnionych błędów akademiczki wygrały dwa sety, co dało im jeden punkt i wiedzę, nad czym jeszcze muszą pracować. Chyba nie było aż tak tragiczne przyjęcie, mi się wydaje, że to nie było, nie rzucało się chyba jakieś tam bardzo błędy w oczy. Niestety zrobiłyśmy dużo błędów z zagrywki. I też musimy popracować nad współpracą bloku z obroną. Po trzech kolejkach gliwiczanki z dorobkiem 6 punktów zajmują trzecie miejsce w tabeli, co jest miłym zaskoczeniem. Jakaś to na pewno jest niespodzianka, bo w tych meczach nikt, w tych dwóch wygranych nikt na nas nie stawiał, że je wygramy, a jednak się udało i wydaje mi się, że będzie już tylko lepiej.